Kasia Tusk, córka byłego premiera Donalda Tuska, wzbudza wiele emocji. Zainteresowanie nią zwiększyło się po ogłoszeniu, że spodziewa się dziecka. Blogerka pokazała pierwszą wyprawkę dla swojego potomstwa. Wiele osób zauważa, że w ten sposób zdradziła płeć dziecka. Kasia Tusk, mimo że prawie w ogóle nie widzimy jej na ściankach i w telewizji, jest jedną z najgorętszych gwiazd w Polsce. O swoim życiu nie zdradza za wiele, więc każda informacja na jej temat jest na wagę złota. Na swoim profilu instagramowym, blogerka postanowiła się pochwalić skompletowaną wyprawką dla swojego pierwszego dziecka. Na zdjęciu widzimy perfekcyjnie i kolorystycznie dobrane ubranka, a materiał jest wykonany z organicznej bawełny. Kasia Tusk urodzi córkę czy syna? Blogerka stara się ukrywać płeć dziecka. Chociaż influencerka jeszcze nie zdradziła, jakiej płci urodzi dziecko, to wstawiła bardzo wymowne zdjęcie, które może wskazywać, że spodziewa się chłopca. W opisie ujawniła tylko, z jaką pomocą firm skompletowała wyprawkę. Ten moment, gdy już nie wiesz, co odpowiadać na pytania, jak się czujesz. Szuflady wypełnione rzeczami z organicznej bawełny Pima, od polskiej marki Direco, innymi gadżetami. Wszystkie produkty ze zdjęcia znajdziecie w Mapet Shop, któremu bardzo dziękuję za wyprawkowy, czytamy w opisie. Zaprezentowane ubranka składają się głównie z kolorów beżowych i białych. Czy ten kolor bardziej pasuje do dziewczynki, czy chłopca? Wielu z internautów zauważyło, że interpretując kolory, Kasia spodziewa się córeczki. Tej informacji gwiazda jeszcze nie potwierdziła. Córka Donalda Tuska informację o ciąży potwierdziła za pomocą Instagrama. Opublikowała zdjęcie, na którym jest ona i jej mąż, Stanisław Cudny. Influencerka odniosła się do szeroko komentowanych plotek na temat jej ciąży. Podobno po burzy zawsze wychodzi słońce i w dniu moich 31 urodzin głęboko wierzę, że tak właśnie jest. Jeśli mogę więc poprosić Was dziś o jakieś życzenia, to tylko o zdrowie i spokój, bo to jedyne, czego teraz potrzebujemy. Dziękuję wszystkim kochanym czytelniczkom za ich wyrozumiałość wobec mojego milczenia. Wasze dobre słowa, wsparcie i delikatność akurat w ogóle mnie nie dziwią. Zawsze wiedziałam, że czytelniczki to ja mam najlepsze na świecie, czytamy w opisie.